Siemka, często widzę, że początkujący gracze piszą na czacie, gdzie znajdę jakiegoś aliena, jak go zabić i takie tam. Jak go zabić, to chyba wszyscy wiedzą, że trzeba po prostu mieć odpowiedni damage i wygrać z nim tak jakby walkę. A druga rzecz, gdzie je znaleźć? No to teraz pokażę wam w kilku odcinkach na pierwszej, drugiej i trzeciej gali. Pokażę wam, gdzie są kolejne alieny, na jakich mapkach. Będę mówił o podstawowych, o tych eventowych, to powiemy innym razem. Zacznijmy od X1. Oczywiście będę mówił to na ejcach, ale te same mapki odpowiadające je, czyli X1-1, 3-1, to są takie same alienki, tak jak tutaj mamy. Czyli zaczynając od X1, mamy te alienki, które widzicie, tylko streunerki. Co na X2? Na X2 także pojawią się streunerki, ale także lordakie, boss streunerki i boss lordakie. Tu widzicie, zaznaczyłem. Przechodzimy teraz na kolejną mapkę X3 i zaczynając od najłatwiejszych alienków, to są tutaj lordakie, simony, ale także mordony, które już zaraz znajdziemy. I wiem, że tutaj już jest trochę więcej tych alienków, dlatego zacznę sobie używać wyszukiwacza, który zresztą nam pokazuje, jakie są dostępne alieny na tej mapce, żebyśmy mogli łatwo je znajdywać. Tu jest Mordon, tak jak mówiłem. Teraz przejdziemy do bossów. Proszę, i jest oto boss Simon i boss Mordon. Oczywiście jeszcze zostaje nam jeden większy alienek, który już się nazywa Devolarium. No i to już jest troszkę cięższy. Jest za niego trochę więcej hajsu. Oczywiście są jeszcze bossy. Dobra, to lecimy teraz na 2, 4, czyli wszystkie mapki X4 będą zawierać te same alienki. I po raz kolejny spotykamy nasze ulubione alienki, czyli najsłabszą Lordakię i Simona. Jest i nasz Mordon, ale co ciekawego, pojawiają się też Sibelony. Za nie już jest po 100 tysięcy kredytów nagrody, jeśli by was to interesowało. Co dalej nam zostaje? Obecny jest też ten nasz boss Simon i boss Sibelon. A, oto i on. Pamiętajcie, że na każdej mapce bossów jest znacznie mniej niż podstawowych alienków. Jeśli w ogóle są te bossy, bo na przykład na tej mapie pojawia się Lordakia, ale bossa już nie ma. Tak samo pojawia się Mordon, ale bossa też nie ma. Te mapki, o które omawiałem, to są te pierwsze cztery. Tak samo ze strony wróbli, tak samo ze strony MMOsów. Na mapkach tych środkowych, mam już jeszcze raz, na tych trzech mapkach nie ma żadnych alienów, znajdują się tylko skrzynki i to są mapki PvP, czyli można się naparzać z innymi graczami. To tyle o pierwszej gali, trzymcie się 11. Następnie powiem o drugiej gali, a jeszcze w następnym o trzeciej, czyli o piratach. Mam nadzieję, że wam pomoże to na start zrobić sobie te początkowe misje i zacząć jakąś grę na Dark Orbit, oczywiście na serwerze PL2. Trzymcie się.